Cześć, witam Was dzisiaj w kolejnym filmie. Dzisiejszy film to projekt Denko, którego chyba na moim kanale jeszcze nigdy nie było. Przynajmniej nie kojarzę, żebym coś takiego nagrywała. To jest dla tych, którzy nie wiedzą, coś abstrakcyjnego, może dla facetów, ale dla kobiet bardzo przydatne. Jest to pokazywanie pustych opakowań, pustych, zużytych kosmetyków, które ja zużyłam i mogę coś o nich powiedzieć, czy są fajne, czy nie, czy Wam polecam, czy wręcz odradzam, bo jest to jakby taka recenzja produktu, ponieważ po użyciu całego opakowania jesteśmy już w stanie coś powiedzieć, nawet dość dużo, czy kupimy ten produkt ponownie, czy nie. Ja ostatnio oglądałam film Love and Grey Shoes i powiem Wam, że bardzo mi się spodobał ich film i stwierdziłam, że jest to dla dziewczyn, dla kobiet przydatne, ponieważ można zrecenzować pokrótce dany produkt i polecić Wam go, bądź totalnie odradzić. Zawsze mi się wydawało, że te filmy są takie dość niepotrzebne i nudne, dlatego ich nigdy nie nagrywałam, a teraz zrobimy taki test na próbę, nagram ten jeden film. Jeśli Wam się będzie podobać, ja to zobaczę, bo zobaczę po wyświetleniach i po łapkach w górę, no i po Waszych komentarzach, czy robić to dalej, czy po prostu sobie odpuścić i pozostać na tym jednym filmie i już nic więcej z tej serii nie nagrywać. Najpierw zacznę od rzeczy, od produktów takich kolorowych, których używałam do makijażu. Pierwszą będzie gąbeczka Beauty Blender. Ona teraz jest malutka, dlatego że nie jest namoczona, ale to był ten zwykły, standardowy rozmiar. Ostatnio od momentu, kiedy używam ten BB krem, który Wam pokazywałam, koreański, z filtrem, nie używam żadnej gąbeczki, dlatego że jest ona totalnie niepotrzebna, nawet ten produkt lepiej na twarzy wygląda bez gąbeczki, także jej już nie używam, ale do takich zwykłych podkładów, takich, które są w drogeriach, które mają troszeczkę jakby taką gęstszą konsystencję, bardzo, bardzo polecam. Taka gąbeczka jest niezastąpiona. Ona nigdy, jakby nigdy pędzlem ani niczym innym nie zrobicie tak idealnego makijażu jak gąbeczką, także akurat z gąbeczek byłam zawsze zadowolona, tylko po prostu teraz zmieniłam troszkę konsystencję mojego podkładu, mojego BB kremu, więc nie potrzebuję już takiego gadżetu. I tak wygląda ta gąbeczka. Ja osobiście kupowałam tą z Sephory, czyli ten taki oryginalny beauty blender, czyli droższy, ale uważam, że naprawdę nie ma jakiejś wielkiej różnicy, bo miałam też te tańsze gąbeczki, więc jeśli chodzi o cenę, tutaj się nie sugerujcie. Kupcie taką, na jaką Was stać i to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Kolejnym produktem jest tusz z Maybelline Lash Sensational. I to jest tusz bardzo znany i lubiany przez wszystkich. Nie słyszałam o nim żadnej złej opinii. Ja go używałam do momentu, kiedy po prostu nie zaczął mi się kruszyć i wiedziałam, że już jest taki zastygnięty. Ale ma super szczoteczkę grubą, wygiętą, silikonową, czyli taką, jak ja najbardziej lubię. I myślę, że jeśli nie będę testować jakichś nowości, to kiedyś do niego też na pewno wrócę. Bardzo dobry tusz, jeśli chcecie nie kombinować, nie próbować jakichś różnych dziwnych rzeczy, to polecam Wam go kupić, zawsze będziecie zadowolone. Kolejną rzeczą, również o której będą pozytywne opinie, to kamuflaż z Catrice. Ja go zużyłam, co prawda niewiele, ale on stracił już datę ważności, więc stwierdziłam, że może tutaj denka nie ma, może nie jest ten produkt wykończony jakby w całości, zużyty, ale i tak Wam go pokażę, ponieważ on już leci do kosza, nie będę go używać. Data ważności tutaj od otwarcia to jest 6 miesięcy, no i on już na pewno ma ten, na pewno już go tyle używam. Ja mam w odcieniu zawsze 0,10 Ivory i ja go kupuję cały czas stale, jak mi się kończy data ważności, a nie produkt sam w sobie, bo produkt się nigdy nie skończy. Wątpię, że kiedykolwiek bym tyle użyła tego kamuflażu. No chyba, żebym miała jakieś problemy skórne, no to myślę, że prędzej, ale tak to jest nie do zużycia. No i bardzo Wam polecam, koszt jakieś 13 zł, więc też super cena i uważam, że też nie warto inwestować w jakiś inny produkt, bo ten jest naprawdę fajny, tani, dobry i ja Wam go polecam serdecznie. Teraz pokażę Wam rzeczy z pielęgnacji wieczornej. Tutaj mam płyn micelarny z Bioderma. Ja zawsze na początku mojego demakijażu zmywam twarz płynem micelarnym, dopiero później żelem, taką pierwszą warstwę, no i czekam, aż ten wacik będzie w miarę czysty,
a później jeszcze domywam żelem. I powiem Wam tak, używam i tych płynów micelarnych z Bee Beauty, z Biedronki i używam tej Biodermy. I w zasadzie nie widzę zbyt wielkiej różnicy i uważam, że możecie sobie oczywiście testować różne produkty, różne płyny micelarne, ale zarówno ten jest bardzo dobry, jak i ten z Bee Beauty. Ja ten bardzo lubię kupować na jakichś promocjach lub czasem go gdzieś tam dostanę, więc go używam, ale ten z Biedronki też jest cały czas w kolejce i cały czas też kupuję namiętnie, bo ja te płyny micelarne szybko zużywam, więc też nie warto moim zdaniem jakoś inwestować. Teraz pokażę Wam krem. Tylko tak, nie wiem, czy ja się tutaj dostanę do niego, bo on już jest, jak widzicie, do cna wykorzystany. To jest produkt z Aven, krem, o którym Wam mówiłam wielokrotnie na YouTubie, ale też i na Facebooku, na Instagramie i nawet na Snapchacie. Kupuję go cały czas. To jest krem taki, który ma być naprawczy dla naszej skóry, bardzo taką bogatą konsystencję ma, jest bardzo nawilżający i on jest nawet polecany do skór, które są po zabiegach medycyny estetycznej czy zabiegach kosmetologicznych. Ja się pod tym podpisuję. Krem jest rewelacyjny, bardzo głęboko nawilża i jeśli mieliście jakąś terapię retinoidami bądź jakiekolwiek leczenie, macie wysuszoną skórę, to on jest naprawdę rewelacyjny. Cena jego to jest około 45 zł za 100 ml. Uważam, że ten krem jest naprawdę wart tej ceny. Nie jest to dużo, nie jest to mało, czyli tak przeciętnie. Jest bez zapachu i może nie każdemu się spodobać. Tutaj jest siarka, cynk. Jest bardzo leczniczy i ja go używam cały czas. Nie zmieniam, bo nie chcę przedobrzeć, a ten jest naprawdę dla mnie idealny. I to jest moje gdzieś może piąte opakowanie. Nie wiem, ale na pewno już któryś raz z kolei go kupuję. Kolejne mam już w zapasie, także polecam. Teraz może przejdę do produktów do ciała, bo też mam dwa produkty. Pierwszy to będzie oliwka z Sensual, czyli to jest firma Joanna. To jest oliwka łagodząca po depilacji tak naprawdę, ale ja jej używałam w momentach, kiedy moja skóra była naprawdę wysuszona, ponieważ nic chyba nie nawilży bardziej niż olej oliwka. Także polecam Wam, jak widzicie, tutaj jeszcze troszkę jest, ale nie mogę tego już wycisnąć, nie mogę tego wypstrykać w żaden sposób, także to jest też pewnie jakiś mały koszt, ale po depilacji, jeśli depilujecie się plastrami lub depilatorem, to na pewno to jest fajna rzecz. Kolejną rzeczą, również do ciała, jest bronzer firmy Dove Summer Glow. To jest chyba ten najpopularniejszy. Ja mam w odcieniu Fair to Medium Skin, czyli chyba ten najjaśniejszy, no bo ja też mam jasną karnację, więc wydaje mi się, że to jest najbardziej odpowiedni dla mnie. Ogólnie jeśli chodzi o samoopalacze, powinno się być konsekwentnym, powinno się zawsze mieć przygotowaną do tego skórę, czyli najlepiej jeśli jest wypeelingowana. Ja bardzo rzadko robię peeling ciała, no i tych bronzerów też nie używam. Jak bronzerów, samoopalaczy się mówi, tak? Samoopalaczy nie używam tak namiętnie, codziennie. Może dlatego, że jest do skóry jasnej i ja sobie nim nigdy nie zrobiłam żadnych plam, więc również jestem z tego produktu zadowolona, więc polecam Wam również. Teraz ostatnie dwa produkty, to są produkty do włosów. Pierwszym produktem będzie odżywka z firmy Ice Cream Volume. Nie wiem, gdzie jest tutaj nazwa firmy, chyba tak. To jest odżywka, która jest przeznaczona jako produkt profesjonalny w salonach fryzjerskich. To jest odżywka zwiększająca objętość, przeznaczona do włosów cienkich i zmęczonych, bla bla bla. Ułatwia rozczesywanie, ma przyjemny morelowy zapach. I tak to wszystko się zgadza, bardzo fajnie, na długo starczyła wbrew pozorom, chociaż to nie jest jakoś bardzo dużo, 300 ml, no to też nie mało. Ma pompkę, więc zawsze wiecie, ile mniej więcej potrzebujecie, nigdy Wam się nie wyleje zbyt dużo produktu, bardzo fajnie wygląda, coś nowego, coś czego nie ma w sklepach stacjonarnie, nie wiem ile to kosztuje nawet. Musicie sobie sprawdzić, ja Wam mogę pokazać tylko to opakowanie, jak to wygląda. Możecie sobie zobaczyć, zapamiętać. Ja byłam z niej zadowolona. Nie był to jakiś szał, nie wiadomo co, ale na pewno ułatwiała rozczesywanie, na pewno miała ładny zapach i na pewno te włosy były zmiękczone, a nie takie jakby szopiaste, napuszone po myciu. I ostatnim produktem do włosów to jest BioSilk, Silk Therapy. Ja
tego używałam bardzo, bardzo dawno temu, chyba jeszcze nawet w gimnazjum jak byłam. I ogólnie ten produkt kiedyś słyszałam, że jest niedobry dla włosów, ponieważ zawiera silikony, ale ja już moje włosy tak długo obserwuję, bo one bardzo zmieniły swoją strukturę i bardzo się zmieniły od czasu gimnazjum. Ja zauważyłam, że one bardzo lubią te silikony i niestety produkty, które są przeznaczone takie jakby kosmetyki naturalne do włosów, niestety mi nie służą. Zawsze mam okropne włosy potem, takie wysuszone i ja lubię produkty z silikonem. Może okej, może nie powinnam ich używać, zobaczę, może kiedyś pożałuję, ale na dzień dzisiejszy ja bardzo lubię używać właśnie tego produktu. I to jest produkt taki wygładzający, który znajdziecie w Superfarmie, chyba w Rossmanie też za 10 zł taką małą buteleczkę. Ja to używam bardzo rzadko, kiedy na przykład gdzieś wychodzę na jakieś spotkanie, czy na przykład na jakąś imprezę, czy jest jakiś ważniejszy dzień, to wtedy przeczesuję sobie włosy tak jakby od połowy w dół i wygładzam te końce i nie chcę używać go tak na co dzień, ponieważ może faktycznie nie powinnam, ale na jakąś okazję bardzo, bardzo lubię. Te włosy są wtedy takie miękkie, lejące się i przepięknie pachną, bo ten produkt naprawdę ślicznie pachnie. To by były wszystkie moje produkty. Jak teraz sobie myślę, to chyba o wszystkich powiedziałam w samych superlatywach, więc wszystkie produkty akurat mi się sprawdziły. Teraz wreszcie mogę je wyrzucić do kosza i nie będą zalegać te puste opakowania. Mam nadzieję, że Wam się film podobał, ale chciałabym znać Waszą opinię, czy nagrywać takie filmy, czy nie, czy są one dla Was pomocne, przydatne, czy nie, ponieważ wiecie, ja muszę te opakowania gdzieś trzymać, zbierać, pamiętać o tym, żeby ich nie wyrzucić, ale w zamian za to Wy macie jakby taką mini recenzję każdego produktu i wiecie, czy go kupić, czy nie. A zawsze Wam powiem prawdę, obiecuję. Nigdy nie będę kłamać. Wiadomo, że mi się coś może sprawdzić, Wam nie, ale zawsze mówię tak, jak myślę i nic tutaj nie oszukuję. Także kończę na dziś. Łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Piszcie komentarze i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa, pa. I should always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. She told me don't worry.